Ok. Proszę bardzo. Bateria jest już pełna. Ładowała się około 20 minut. Tutaj również dla potwierdzenia widzimy, że bateria jest pełna. Tak więc klikam, aby telefon się włączył. Zobaczmy, że jest podłączony do kontaktu. Nie reaguje. Spróbujemy jeszcze raz. Uruchamia się. Podaję kodzik. Wszystko pięknie, ładnie. Włącza się na wibratorek, prawda? Idea miłego dnia. Stan baterii pełny. I teraz proszę Państwa, proszę spojrzeć. Podłączam zasilanie. I zobaczmy, ile czasu ten telefon jeszcze popracuje. Wejdźmy sobie do menu, gdziekolwiek. Spróbujmy na przykład do kogoś zadzwonić. Niech to będzie pierwszy z brzegu numer. I już, proszę zobaczyć, telefon się wyłączył. Próbujemy go jeszcze raz włączyć. Jak sami Państwo wiedzieli, trwało to kilka dosłownie sekund. Ile pracował ten telefon? Znowu nam się włącza wibrator i telefon padł. Nawet nie zdążył się włączyć. Jeszcze raz próbujemy. I padł. No cóż. Zaglądamy do środka. Widzimy tutaj baterię dołączoną do zestawu i warto zwrócić uwagę na widniejącą tutaj, być może nie jest zbyt dobra ostrość, ale niestety tylko takim sprzętem dysponuję, widać tu ewidentnie w tym miejscu przerwaną plombę gwarancyjną, o czym świadczy, że ta bateria już leżała w serwisie. Oczywiście na aukcji pan nas gwarantuje mi, że wszystko działa. Po kilku telefonach również gwarantował, że wszystko działa i że nie ma żadnych problemów z telefonem. Bateria trzyma około 1 dnia. W porządku. Byłem świadomy, że kupuję telefon używany za stosunkowo niewielką kwotę i co do jego możliwości absolutnie nie miałem żadnych zastrzeżeń, aczkolwiek warto zaznaczyć, że już na samym telefonie, czego nie było widać na zdjęciach, widoczne są rysy na wyświetlaczu, ale to akurat da się jakoś cierpieć. Najważniejsze jest to, żeby chociaż jakkolwiek ten telefon działał. A zobaczmy tutaj, jak na Allegro pan właśnie opisuje. Nowa bateria, 7-miesięczna gwarancja. Cóż mi z tej gwarancji, skoro nie mam dowodu zakupu, czyli paragonu chociażby. No i cóż mi z tego telefonu za 50 zł, który, jak pan Emil gwarantował, że wszystko jest sprawne, skoro trzyma raptem 30 sekund, a po krótkim telefonie do właściciela twierdzi, że trzyma mu jeden dzień. Jak to możliwe? Sami Państwo ocenią. Telefon działa tylko i wyłącznie po podłączeniu do prądu. I co z tego, że działa? Jeżeli działa tylko pod prądem, a nie na baterii. Nie kupowałem żadnego telefonu stacjonarnego, tylko wydaje mi się, że kupiłem ten oto telefon komórkowy, który miał trzymać przynajmniej jeden dzień. Krótko, ale przynajmniej jeden dzień. Trzymał ile? Sami Państwo widzieli.